wiem, czy to widać, ale tam stoją jakieś kozy normalnie. No i naprawdę są te kozy. 8 euro. No i w sumie nie chcemy tyle płacić. Proszę Państwa, ostatni pełen dzień w Czarnogórze dobiega końca. Piękny widoczek na góry i obrzydliwe bloki przy okazji naszego hostelu. Szukamy jakieś pekary, no bo oczywiście u nas w hostelu nie ma śniadania, pomimo tego, że zapłaciliśmy za nie. Ogólnie w wielu krajach bałkańskich nie ma takich atrakcji jak Żabka czy McDonald's, KFC, o czym ja już mówiłem. Ale Czarnogóra jest mistrzem właśnie tego, żeby otwierać wszystko wtedy, kiedy jakby nie trzeba. Teraz jest godzina jakaś, nie wiem, po 8 nawet. I jest ciężko znaleźć otwartą piekarnię, a właściwie ich nawet tutaj nie ma, także... Ach, ciężkie życie. Ten burek jest o wiele lepszy od tego, co jedliśmy ostatnio, nawet mogę powiedzieć, że jest smaczny. Jest to mega tłuste, ale naprawdę wydaje mi się, że okej. W długiej chwili namysłu doszedłem do wniosku, że przypomina to polskiego krokieta. Także polski krokiet z delikatnie innym ciastem na śniadanie? No oczywiście, że tak. Jedziemy do Kotoru, perły Adriatyku. Po drodze przedzieramy się tunelem przez pasmo górskie. W Czarnogórze tylko 12% jej powierzchni nadaje się do uprawy. Reszta to właściwie są góry. Jesteśmy już w Kotorze. Wydaje mi się, że będzie ciekawie. No miasto dość turystyczne, nie ma co się oszukiwać. Jest tutaj dużo ludzi, pewnie też dużo naszych wspaniałych rodaków. Także wydaje mi się, że będziemy bawić się absolutnie świetnie. A przy okazji, wy razem ze mną. Brawo! No, tak wygląda właśnie wnętrze tej twierdzy i ciekawa atmosfera tutaj panuje. Kotor leży na samym krańcu Zatoki Kotorskiej, która nazywana jest czasami najdalej wysuniętym na południe fiordem, ze względu na swoje położenie pomiędzy trzema pasmami górskimi. Pojechanie do Kotoru o tak wczesnej porze, bo jest, czekajcie sekundka, 10:22, ma ten plus, że jest tutaj mało ludzi, to jednak jest popularna miejscowość i popularne zabytki. Każdy z kościołów, który tu widzicie, ma swoją odrębną, bardzo ciekawą historię. To, jaki krzyż znajdował się na ich wieżach, zależało bezpośrednio od zmian społecznych, które były na Bałkanach. Czasami do jednego kościoła chodzili i katolicy, i prawosławni. Były okresy, gdzie były to kościoły tylko katolickie, a teraz są to cerkwie. Chodzimy sobie tymi kotorskimi uliczkami, wchodzimy do różnych kościołów, także no tak po prostu tutaj się zwiedza, tak powolutku. Fajne są te mury, takie wąskie przejścia, mnóstwo tego jest. Mi się podoba, taki klimat mocno podobny do Dubrownika, powiedzmy, czy innych takich miast wybrzeża ważnych niegdyś portów, bo Kotor również jest portem. Także fajnie, podoba mi się. Nie trudno się domyślić, że korzenie Kotoru sięgają daleko. Te miasto swoje początki mają w starożytności, ale swój rozkwit jako miasto portowe zawdzięcza włączenia do Republiki Weneckiej w średniowieczu. Od tego czasu miasto się rozbudowywało, miało pieniądze, powstało wiele z tych pięknych kamienic oraz domów.
Bardzo fajna uliczka. Mega wąska. Chodzimy przez takie wąskie przejścia. Właściwie chodząc z ludziom po jakichś tarasach. To też jest kogoś taras. To jest trochę przerażające. Tak, genialne, genialne. Mi się mega podoba. Normalnie skała wpasowana w dom. Jest wejście na ścieżkę. Kosztuje to aż 8 euro. No i w sumie nie chcemy tyle płacić za wejście na jakąś po prostu ścieżkę w lesie i do cerkwi. Też pytanie, czy wejście do cerkwi jest osobno płatne, czy nie. No ale widać ewidentnie, że kasę biorą. Jak to czarnogórcy, jak to czarnogórcy. Drzewo figowe, listek figowy, no jaki wspaniały. A my mamy iść w tamte góry. Także brzmi to i wygląda fatalnie. Prawdopodobnie jedynymi ludźmi, którzy pają tak głupi pomoc, żeby iść tą ścieżką. Jakieś baraki, wyschnięta rzeka. Ta ścieżka wyjdzie tu. No ciekawie to wygląda. Jak zwykle pakujemy się do jakichś dziwnych sytuacji i dziwnych miejsc. Chociaż tu jest ławeczka, więc może to nie jest jakoś tak bardzo, bardzo dzikie miejsce. Tu jest jakieś kierunkowskaz, za chwilę przeczytam, co tam jest napisane. Granat kolejny dziko rosnący. W sumie jak jesteśmy w tym lesie, to ja to urwę, może to w domu zjemy. Zatrzymaliśmy jakichś turystów i pytaliśmy, że stąd da się dojść do kościoła i do Fort Ness. Jednak jeszcze umiem trochę polskiego. Zobaczymy, ktoś mówi o klifie, o drabinie, także brzmi ciekawie. Miejmy nadzieję, że przeżyjemy. Te wszystkie zarośla, trudno w to uwierzyć. No bo po prostu to są jakieś byle jakie krzaki. A to są wszystko krzaki granatu. To są takie małe granaty, niektóre są większe. Nie wiem, czy to widać, ale tam stoją jakieś kozy normalnie. No i naprawdę są te kozy. Siedzą na zboczu. Mam nadzieję, że nas nie pieprznie ta koza. Idziemy, dawaj! Dawaj Bartek, idziemy. Bartek teraz prowadzi, ale niestety schodzi ze szlaku i już niestety żegnamy się z nim. Szkoda, cześć! Bartek przyszedł i jego koleżanki. Nie wiem, ona się może albo... O Jezu! Idziemy nadal w górę tą ścieżką. Trochę widać zatokę, ale też nie bardzo. Gdyż iż najzwyczajniej w świecie od tego pożaru jest ciemno. Z tyłu za nami jakaś forteca. Ogólnie moje wrażenie to fajne miasto, małe, także za dużo tutaj czasu spędzić się nie da, tak po prostu włócząc się po tych uliczkach, bo one się szybko kończą, ale ładne miasto, bardzo mi się podobało. Przyjechaliśmy już do Tivatu, później zajmujemy się przygotowaniem do wylotu, który jest jutro, i do zwiedzania Podgoricy, czyli jednego z najbrzydszych miast, jakie istnieją, także wesoło. Tivat, wspaniałe miejsce na tej ziemi. Tylko że w Czarnogórze i to psuje wszystko, no ale bywa. Proszę Państwa, ostatni pełen dzień w Czarnogórze dobiega końca. Żegnamy się z tym pięknym, aczkolwiek okropnym krajem. Jeżeli ktoś nie wie, o czym mówię, zachęcam do obejrzenia poprzedniego odcinka. Tam tłumaczę więcej i narzekam na Czarnogórę. Dziękuję Wam za właściwie całą tą serię bałkańską. 4 kraje, 11 dni w podróży. Bardzo, bardzo, ale to bardzo intensywne. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!